Hej Wam! W tym filmie chcę Wam udowodnić, że lepiej jest być blondynką. Dlaczego blondynka chodzi na kolanach w sklepie? Bo szuka niskich cen. Zwróciliście kiedyś uwagę na to, jak mało jest naturalnych blondynek? Oczywiście nie mówię tu o dzieciach, bo dzieci akurat często mają blond włosy. Ale zwróćcie uwagę na dorosłych ludzi. Ile kobiet o jasnych włosach ma farbowane, a ile ma naturalne? No właśnie, miałam naturalne. Dlaczego blondynka cieszy się, kiedy ułożył puzzle w 4 miesiące? Bo na pudełku jest napisane od 5 do 10 lat. Wiecie, że tylko około 1/4 społeczeństwa na świecie ma jasne włosy? I mówiąc jasne włosy, nie mówię tutaj tylko o blond włosach, ale też o jasno-brązowych czy o rudych. W Afryce w ogóle nie ma ludzi z jasnymi włosami. Tak samo w krajach azjatyckich. A Chiny to przecież państwo o największej ilości ludzi na świecie. I nie ma tam naturalnych blondynek. W Polsce to zupełnie normalne, no nie? Przynajmniej tak się wydaje, ale pełno jest farbowanych, pamiętajcie. Znowu mi się ząbek złamał. Mówi się, że w Niemczech jest bardzo dużo ludzi o blond włosach, bo wiecie, rasa nordycka, czysta, niemiecka, jak głosił kiedyś Hitler. Ale tak naprawdę 90% blond Niemek jest farbowanych, więc wcale tak dużo nie jest. Ogólnie najwięcej jasnych włosów jest w Skandynawii. W Niemczech trochę też są, no i w Polsce. O co kłócą się dwie blondynki jadące na motorze? O to, która będzie siedzieć przy oknie. Poza tym ludzie nie od zawsze mieli jasne włosy. Pierwsi ludzie mieli ciemne. Ludzie z jasnymi włosami przeważnie mają jasną cerę, jak ja, i jasne oczy. To też trochę ja. Kolejny plus jest taki, że jasne włosy można bez problemu pofarbować. Kiedy osobnik z ciemnymi włosami chce sobie zrobić na przykład niebieskie końcówki, to musi je rozjaśnić i dać kolor. A potem jak ten kolor schodzi, to rozjaśnienie tak, no... Nie zawsze fajnie wygląda. Jasne włosy to jasne włosy. Mogę z nimi robić co chcę. Dlaczego blondynka, gdy jest jej zimno, stoi w kącie? Bo tam jest 90 stopni. Poza tym nie wiem, czy wiecie, ale jasne włosy są droższe. Jeśli ktoś z Was zapuszcza włosy po to, żeby je ściąć i sprzedać, to wiedzcie, że więcej kasy dostaniecie za naturalne jasne włosy niż za naturalne ciemne. Lepiej. I jeszcze kwestia kawałów o blondynkach. Czym się różni blondynka od papieru? Papier się rozwija. Tak, są bardzo popularne. Mogą niektórym oczywiście przeszkadzać. Nie, to mnie przeszkadzają, uważam, że są śmieszne. Skąd one się wzięły? Jedni mówią, że to dlatego, że brunetki są po prostu zazdrosne o kolor włosów. I to jest całkiem sensowne wytłumaczenie. Inni mówią, że to przez Pamelę Anderson, która była sztuczną, plastikową blondynką. I nie wydawało się, żeby miała zbytnio dużo rozumu. Inni też twierdzą, że to dlatego, że wiele kobiet przefarbowuje się na blond po to, żeby upodobać się facetom, co może nie być do końca logiczne. 2 minuty padły. Kiedy masz blond włosy, łatwiej uzyskać lśniący efekt. Spójrzcie tylko. Zwróciliście na to uwagę? Większość blondynek ma takie lśniące włosy, a brunetki? Tylko niektóre. Jako się wydbają. Ja nie szczególnie dbam o moje włosy, ale są ładne. Naukowo próbowano udowodnić, że kolor włosów ma znaczenie, jeśli chodzi o osobowość, ale ja w to jakoś nie wierzę. O czym myśli blondynka, kiedy urodzi bliźnięta? Czyje jest to drugie? Podobno blondynki mają większe powodzenie u płci przeciwnej. Co też nie jest koniecznie prawdą, bo każdy ma przecież swoje upodobania. Nie, wiecie co, przeczytałam trochę kawałów o blondynkach i stwierdziłam, że one są słabe. Blondynkom jest łatwiej osiągnąć różne rzeczy w życiu, bo mają bardziej oryginalny i wyróżniający się kolor włosów. To też jest potwierdzone naukowo. Więc jak widzicie, lepiej jest być blondynką naturalną. No niestety ludzie nie mają wpływu na takie rzeczy, można się co najwyżej przefarbować, ale to już nigdy nie będzie to samo. Teraz żegnam Was. Jak macie blond włosy, to możecie pisać. Ciągi. To moje puzzle.